w tej szkole? Szatnie i sale gimnastyczne. A u was nie ma szatni i sali gimnastycznych? Nie, no są, są. Aha, to czym te są lepsze od waszych? Większe i na pewno lepiej zagospodarowane. Hej, z jakiej szkoły jesteś? Z PSP Łany. Podoba ci się Velo 2? Tak, bardzo. A co ci, jesteś w stanie wskazać coś, co ci się tak szczególnie podoba? Pani od angielskiego. No dobra. A widzisz jakieś minusy może Velo 2? No ale nie. Dzień dobry, jak się pani nazywa? Świata Pobiałka. I kim pani dzisiaj jest? Dzisiaj jestem koordynatorem festiwalu Kopernika, w którym mamy takie specjalne potyczki naukowe. Okej, okay, jak w ogóle pani wpadła na taki pomysł? Pomysł się zrodził z takiego pomysłu, który tutaj w szkole był, to znaczy uczniowie klas 8 uczestniczyli w lekcjach, chodzili po klasach, a inna rzecz to jest mój taki pomysł z wcześniejszych lat pracy, organizowania Dnia Nauki. I połączyłam te dwa pomysły i uczniowie rozwiązują zadania naukowe i te zadania, które są przygotowane na nich w klasach. I do tej pory uczniom wszystkim się podoba? Wygląda, że tak. Cześć, z jakiej jesteście szkoły? Jesteśmy ze szkoły podstawowej nr 19 w Inżynierii. Okej, co Wam się podoba w Velo 2? Myślę, że dobra kadra nauczycielska, taki nowoczesny wystrój, nowoczesna architektura, bardzo tutaj ten paleciak jest niesamowity, w ogóle to miejsce, że można rozwijać swoje zainteresowanie, jeżeli chodzi o takie prowadzenie wywiadu. A tobie? Mi się na przykład bardzo podoba infrastruktura, na przykład siłownia na dole, w której można po lekcjach, jak opowiadają nam tutaj uczniowie uczęszczający do szkoły, można wychillować. Więc mi bardzo się to podoba. No to nie jest wychillera. A widzicie jakieś minusy tej szkoły? Ja na razie żadnych minusów nie zauważyłem. A ty? Ja też na razie nic nie widzę. Okej, dzięki bardzo.